Rany, przysmażył się do miski. Micha, Micha, Micha. Ciało. Mam cię. Nie ma kto okradać. Ku mojemu zaskoczeniu jest to klucz do karceru. Otwórzmy więc sobie drzwi. Chyba zdałeś. Pierwszy test. Przejdźmy do następnego. Okej. Dobrze, żołnierzu. Załóżmy, że jestem twoim jeńcem i znam jakieś tajne hasło. Musisz się ode mnie wydostać. Jasne? Jestem jakoś ograniczony? Nie! Rób co chcesz! Mogę nawet splunąć panu w oko? Tak! Dzięki, tylko sprawdzałem. A ile tu jest rzeczy do oglądania? Tuż... Nie mam żadnego pomysłu. Miodzio. Miodzio. Panie kapitanie. Proszę powiedzieć mi hasło i miejmy to już z głowy. Okej, niech pan o tym pomyśli. Hej, przemów pan do mnie. Słychać mnie? Ziemia do kapitana, ziemia do kapitana. Jest pan beznadziejny. Gotowy do mówienia? Dobra, jeszcze poczekam. Dobra, no to czekamy. Powinienem bardziej uważać na gegrze. Picasso? Oh. Żaden z nich użytek, są zbyt tępe. Mój dziadek miał kiedyś jedną. Zamieniłem się na joystick, dziadek się obraził. Mm-hmm. Fajny helikopter. Szkoda, że to tylko modele. Nieco spartańskie. Cóż to za szafka? Zamknięte. Zamknięta. Nie to, żebym się zdziwił. Lecimy sobie. W tej grze warto zaglądać do śmietników. Co znalazłeś? Jest długa i cienka. Lina. Idziemy ścieżką w lewo. Co tu jest, co tu jest, co tu jest? Ściana. Budowniczy za długo słuchał Pink Floyd. Budowniczy za długo słuchał Pink Floyd. Dlaczego się tak na chwilę przyciąłem? Ponieważ zastanawiam się, co to za zespół. Mam wrażenie, że będę jej musiał jakoś użyć. Masz dobre wrażenie. Trawka, którą musimy sobie zabrać. Aj, dobra. Jak używamy ziemi? Używamy ziemi tak, że wbijamy do niej sprężynkę. Znam lepsze rzeczy do siedzenia. Nie, nie masz na tym usiąść. Masz skoczyć i przy okazji się nie zabić. No i jak ja mam teraz wrócić? Nie wiem. Ekstra. No tak, racja. A. Pikuś. Saperka. Fajne podręczne narzędzie. Dokąd teraz? Miodzio. Dokąd teraz się szło? Ptaszek. Możemy skoczyć na pal. I popluska się błotku. Pięknie. Wyskakuj stamtąd. Nie mamy całego dnia. Czasami czuję się zmęczony. Bardzo zmęczony. To nie tu. A namiot, namiot. Co tam? Nie jest? Potrzebuję snu. A przed chwilą mówię, że jesteś zmęczony. No zdecyduj się. Marku. Idziemy tu? Ojej. Aha, dobra, dobra, dobra. Powrót do pana kapitana. Bo... Wow, to łaskocze. I możemy tym połaskotać pana kapitana. Głasku, głasku. No, a teraz jak brzmi hasło? Spadaj, żałosny śmieciu! O-o. Bądź grzeczny, albo połaskoczę znowu. Dalej to będzie przyjemność. Podobało się panu to, no nie? No wiesz! Dobra, znajdę jakiś inny sposób. I mamy Rambo nóż. Gotowy do mówienia? Dobra, jeszcze poczekam. Ciekawe, czy ma wmontowany telewizor. To by było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Jednak może za kilka lat.
Jednak gdyby Japończycy grali w tą grę, a na pewno może grali, ponieważ w Japonii wtedy królowały gry typu Mario. Takie bardziej platformówki niż taka gra. Mam saperkę i teraz saperką wyciągamy tajemniczy przedmiot. To może Japończycy, bo skoro to jest 93 rok, 94 przepraszam, ciągle mi się myli, to już minęło prawie 20 lat, dokładnie 17 chyba, no 17 lat, to w tym czasie Japończycy zbudowaliby już taki scyzoryk, w którym jest nóż. Co teraz robimy? Dajmy kaleidoskop strażnikowi. Co powiesz na cudowny kaleidoskop? Miałem kiedyś jeden, ale kapitan zobaczył, jak się nim bawię i zabrał mi go. Myślę, że sam go chciał, no wiesz. Jak dasz mi gazetę, dam ci ten kaleidoskop. Nawet nie chcę wiedzieć, skąd go masz. I dobrze. Ale co, jeśli kapitan znowu mnie zobaczy? Nie martw się, jest związany. O, test numer 2, co? Jep. Dobra, dawaj. Trzym pan. Granat. Zawsze chciałem mieć taki. To bierzmy go. Nikt tego nie widział. Wszyscy mają być cicho. Coś jak te pisma dla kobiet, tylko że mamy karabiny zamiast perfum. Jest fajny, tak czy owak. Muszę być szalony, żeby go wkładać do kieszeni. Może się zdarzyć straszna rzecz. Co takiego może się stać? I teraz. Może nie będziemy teraz tego używać, jest ale... Jest długa i cienka. Łączymy linę z granatem. Przywiązałem linę do zawleczki. Idziemy do pana kapitana. I pokazujemy... Nie, przepustkę. Kurczę, ale też coś kolorowego. Tydzień żołnierza. Przyniosłem panu coś. Nie dam się kupić! Tak? A co z nowym, gorącym, kolorowym, specjalnym wydaniem Tygodnia Żołnierza? Och! Daj mi to! Daj mi! Zrobię wszystko! Hasło. Hasło brzmi... Kawa! Powiedz je barmanowi, o coś ci da! Potem opowie ci o trzecim teście! Teraz uwolnij mnie! Pomyślę o tym. No i jesteśmy w barze. Po prawej stronie mamy resztki jedzenia, które zbieramy. To jakieś okruszki chleba. I idziemy do barmana. Kawa! Gorąca, nie? Mhm. Kapitan powiedział, że opowie mi pan o trzecim teście. Znowu. No dobra. To rodzaj chowanego. Kapitan się chowa, a ty szukasz. Ale on jest wciąż przywiązany do krzesła. Ten człowiek i te jego gierki. Przeżywa je bardziej niż powinien. Oszukał cię. Idź i sprawdź. Na pewno już się uwolnił. Ale zabrałem mu nóż. Jak mógł rozciąć więzy? Może odszedł z krzesłem przywiązanym do... Nieważne. Jakieś wskazówki co do miejsca jego ukrycia? Nie. Och, daj pan spokój. Nie, chłopcze. Graj uczciwie. Cóż za ciężko pracujący obywatel. Czas na małą podpowiedź? Nie. Ale żeś szybko dołożył ten kubek. To idziemy zobaczyć, co z tym kapitanem. A, nie ma go. Zniknął. Co robimy? Mamy tu szufladkę. Zamknięte. Oczywiście. Więc przywiązujemy do niej linę z granatem. Coś nie wyszło. Wow. 37 przekleństw później. Co dostaliśmy? Wygląda na pigułki nasenne, chociaż nie mam pojęcia dlaczego. Więc mieszamy je z resztkami. Dodajmy trochę przypraw. I lecimy teraz... w miejsce, gdzie był pal. Idziemy tu. I...
Pan ptaszek. A myślałem, że niebieskie ptaki zniknęły z naszego krajobrazu.